Spotykamy się w Teatrze Szóste Piętro w Warszawie przy okazji spektaklu Bóg Mordu, w którym gra pan jedną z głównych ról. Kim właściwie jest pana bohater? Słuchaj, w tym spektaklu są tylko główne role, bo tylko cztery. I to jest tak super skonstruowany tekst, że każdy ma swoje 5 minut. Więc obok mojej głównej roli jeszcze są trzy inne główne, a mój bohater jest... to jest pytanie, na które co wieczór muszę sobie odpowiedzieć. No jest przede wszystkim cholerykiem. To jest ten bohater, którego syna pobito. Bo to jest sztuka o tym, że pretekstem do zastanowienia się nad kondycją ludzką jest bójka dwóch chłopców. I teraz rodzice spotykają się, żeby załagodzić sprawę, napisać oświadczenie. No i zaczyna się jatka. Ja gram właściciela hurtowni artykułów gospodarstwa domowego. Moja żona jest taką nie do końca spełnioną pisarką. W tę rolę wciela się Jola Fraszyńska. No, a ja jestem cholerykiem. Cholerykiem. Facet, który trzyma się bardzo długo. Trzyma nerwy na wodzy, ale w momencie, kiedy pęka, no to już jest straszny. To jest też... ta sztuka jest napisana o czterech jakby typach ludzkich. Każdy ten typ ludzki jest inny i każdy ma prawo życia i bycia. I nagle te cztery takie dziwne fronty atmosferyczne się ze sobą mieszają, zderzają i dochodzi do tsunami, trzęsienia ziemi. Także sztuka jest świetnie napisana, bo mówi o nas, o naszych słabościach, o naszych lękach, fobiach. Jest śmieszna po drodze strasznie. Bo z boku patrząc na ludzi kłócących się, to jest śmieszne, no nie? Tylko ci ludzie, którzy się kłócą, są jakby w środku, wokół cyklonu, to oni są prawdziwie przejęci. A tak to my jesteśmy żałośni. To jest o tym sztuka, że w tych swoich właśnie takich nerwach jesteśmy żałośni. Tak nie powinno być. Brakuje właśnie, to jest to poszukiwanie człowieczeństwa. Te wcześniejsze pana kreacje, zwłaszcza filmowe, postaci miały dość mocną, jasno zakreśloną ekspresyjność. Natomiast tutaj bohater te emocje buduje stopniowo. Jakiego klucza musiał pan szukać i gdzie ten klucz znalazł? No tak się, wiesz, no, jest pani reżyser Małgorzata Bogajewska, wybitna pani reżyser. I ona jakby dbała o to, jak się ta sztuka ma rozwijać. To nie jest komedia, to jest tragikomedia, więc szukaliśmy takich środków, które byłyby... O, przepraszam. Które byłyby adekwatne do tego rodzaju tego gatunku. W każdym razie próby trwały parę miesięcy. No, znaczy spotkaliśmy pierwszy raz w czerwcu. Na parę dni przeczytaliśmy to sobie, daliśmy sobie czas, żeby się nauczyć tekstu na pamięć, a potem już we wrześniu się spotkaliśmy pod koniec i na początku września i cały wrzesień, cały październik przepracowaliśmy i 10 była premiera. Więc ta rola, już tak na nią pracowałem, że nie pamiętam jak dokładnie co po czym, ale z pierwszego wrażenia, jakie miałem po przeczytaniu tej sztuki i oglądając nawet film Polańskiego, bo według tej sztuki był zrobiony film Polańskiego Rzeź, no to powiem szczerze, że miałem inne wyobrażenie o tym, co jest w tym tekście. Okazało się, że każdego dnia myśmy znajdowali w tym tekście coś, co na pierwszy rzut oka jest niewidoczne. I to jest właśnie to, po co wróciłem do teatru. Właśnie tej roboty najbardziej było mi brak, bo od kilkunastu lat już takiej teatralnej, czystej roboty, siedzenia nad tekstem, analizowania i prób nie miałem, więc to jest taki dla mnie powrót do źródła. No, tego nas uczono w szkole teatralnej. Właśnie dużo się mówi o tym powrocie do teatru po 18 latach, czyli po Emigrantach Mrożka, który był grany w Rzeszowie. Natomiast wiemy, że w 2006 roku wystąpił pan w spektaklu Król Lir w Teatrze na Woli. Tak. Czy zatem Bóg Mordu jest początkiem jakiejś większej historii? Będzie pan szukał kolejnych projektów teatralnych? No dlatego nie mówiłem o powrocie właśnie przy okazji Króla Lira, bo powiedziałem, że to jest taki występ jednorazowy. To był benefis Daniela Lubrychskiego, reżyseria Kończałowski, więc nie sposób było odmówić z samej ciekawości spotkania się z takimi mistrzami. Chciałem zagrać w spektaklu. Ale tam była rola taka, no grałem błazna. Błazen jednak jest taką rolą troszkę oddzielną od wszystkich innych. On ma swój świat, on,
on jest oddzielny, on jest samoistnym takim tworem. Tutaj jest praca zbiorowa i takiej pracy chciałem spróbować. A czy to jest początek? No ja bym chciał grać dalej w teatrze i jakieś ciekawe role, bo nie będę ukrywał, że ja miałem propozycje teatralne, ale to zazwyczaj były propozycje takie, które mnie już jakby nie dawały szans rozwoju. Takie, ja to nazywam odcinanie kuponów. To były zazwyczaj farsy, jakieś dwuosobowe, trzyosobowe, śmieszne takie sztuki. Czyli znowu komedia, to co robiłem w filmie, nagle miałbym robić w teatrze. Nie widziałem powodu, żeby sobie na to pozwolić. A poza tym chciałbym robić już w życiu rzeczy ważne, takie przynajmniej dla mnie ważne. Może dla innych nie, ale dla mnie ważne. Bo jestem coraz starszy, coraz bliżej do mety, więc kiedyś właśnie mój przyjaciel, wybitny polski rysownik, grafik, malarz, Rafał Olbiński, mówi: Cezary, jesteśmy już w takim wieku, że nie mamy czasu, żeby robić słabe rzeczy. Musimy wybierać dobrze i tylko te rzeczy robić, które uważamy, że mają jakąś wartość. A myślę, że ten spektakl ma wartość, bo on jest oparty na... To jest dobra literatura. No, nad taką literaturą chciałbym pracować. Czyli ostatnio rzeczywiście w teatrze się układało. Król Lir, wielka literatura, Szekspir, teraz jest Mina Reza. Więc dobrze, no i tak będziemy w tym kierunku szli. Jak nie będzie propozycji, no to na siłę się nie będę pchał. Mam jeszcze życie kabaretowe, które wiodę dość intensywnie, więc no, praca jest póki co. Teatr to przede wszystkim dyscyplina, ale również pewna powtarzalność. Czasami trzeba kilka dni z rzędu tworzyć tą samą postać. Jak wygląda ten proces u Pana? Ale jednak jestem tutaj w rzecznikiem tej myśli, którą kiedyś wypowiedział Jan Machulski, mój profesor i opiekun mojego roku, który powiedział, że w teatrze, mimo że powtarzamy te same gesty, gramy te same postaci i mówimy ten sam tekst w takich samych sytuacjach, to jednak w teatrze występuje coś takiego, co on nazywał prawdą danego wieczoru. Że każdy spektakl jednak jest inny. I my tutaj gramy, dzisiaj jest poniedziałek, czyli mamy trzeci taki spektakl razem z premierowym, plus jeszcze dwa graliśmy, nie trzy, z publicznością, czyli jest szósty spektakl z publicznością i naprawdę każdy jest inny. Ja nie wiem, na czym to polega. To jest właśnie magia teatru, to o czym się mówi. To jest magia teatru. Nie wejdzie się dwa razy na ten sam spektakl. No nie ma szans. Każdy wieczór jest inny. Ten spektakl rośnie, on się rozwija, on ewoluuje. To jest fantastyczne. A mimo, że no, jakbyś zrobił fotografię w tych samych momentach, no to masz dokładnie tych samych ludzi w tych samych sytuacjach z podobnym wyrazem twarzy. Ale emocje są inne. Tak jak jest u sportowców. No. Dzisiaj zagrali dobry mecz, bo wszyscy byli tam, ten zespół był zgrany i wyćwiczony i nikt nie zawiódł. A u aktorów jest tak samo. No. Tutaj gra zespół. Tutaj to jest nerw. My się słuchamy i musimy sobie odpowiedzieć. Jak wyglądają Pana przygotowania bezpośrednio przed sztuką? Aktorzy dzielą się na tych, którzy izolują się, szukają ciszy, no i to na jest tych, tak, którzy szukają towarzystwa. Nie. To ja potrzebuję z chwili skupienia. Estrada pozwala na to, żeby przyjechać w ostatniej chwili na występ, dosłownie założyć marynarkę i wyjść na scenę, jeszcze z tym oddechem z szatni, jak ja to nazywam. No i wykonanie swojej pracy, ale teatr nie. Teatr potrzebuje, dlatego to minimum godzinę wcześniej trzeba być przed spektaklem, człowiek musi się wyciszyć, pomyśleć. Ja sobie przeglądam jeszcze tekst, jeszcze sobie przypominam, co grałem poprzedniego dnia, gdzie mi wydawało się, że jest gorzej. Rozmawiamy z kolegami na ten temat, co byśmy spróbowali jakby docisnąć, bo mamy wątpliwości i tak dalej, i tak dalej. Także no jest jeszcze chwila na jakiś makijaż taki, przebranie się w kostium, no i do pracy. I ostatnie pytanie. Trzeba coś powiedzieć o aktorach, wspaniałych aktorach, którzy grają w tej sztuce razem z Panem. Czy na scenie bardziej opiera się wszystko na współpracy, czy jednak delikatnej konkurencji? Znaczy, w konkurencji to trudno, to jest, nie wiem, czy to jest dobre słowo, bo to są cztery osobowości. Ktoś po premierze powiedział, że jesteśmy świetnie obsadzeni, bo dokładnie tak jak powinniśmy być obsadzeni. I to są osobowości wspaniałe i wielkie, no bo
Moją żonę gra Jola Fraszyńska, no to wybitna aktorka. To niezwykłe możliwości, niezwykły wachlarz umiejętności i te możliwości, właśnie ta elastyczność przepoczwarzania się, z przechodzenia ze stanu emocjonalnego jednego w drugi, to jest niebywała umiejętność. Druga piękna kobieta, no to jest Anna Dereszowska, która kompletnie mnie zaskoczyła właśnie taką głębią, którą ma w sobie, bo przecież jej nie znałem z teatru. Ja ją znałem z filmów, z seriali i nagle tutaj gra przepiękną, dramatyczną postać i jednocześnie bardzo trudną, skomplikowaną, nie tylko aktorsko, ale też technicznie, bo ona ma do wykonania kilka technicznych takich zadań, no, które są poza rolą, nie powiem jakich, no bo ona tam, no, albo powiem, ona tam wymiotuje, ale nie robi tego naprawdę, robi to jak pewne urządzenie, które jest ukryte. Ono to urządzenie przede wszystkim musi ukryć, potem je odpalić i potem to zrobić. I nikt nie może tego zauważyć, to jest zaskoczenie pełne. No i zawsze jest ten znak zapytania, czy zadziała. Więc no wiesz, no to są takie historie, które przeciętnego aktora rozbiłyby kompletnie. Nie doprowadziłby do tego momentu emocjonalnie, czy tej postaci, którą gra. A ona robi to perfekcyjnie i na końcu ma swoje taki monolog, który jest jakby takim podsumowaniem w ogóle całej jej roli i tego naszego tutaj bycia na scenie, więc to wstrząsające jest w ogóle to, co ona robi. No i jest oczywiście Michał Żebrowski, który jest no, wybitnym aktorem, znanym z filmów, które już przeszły do historii. Więc no co tu mówić, to jest obsada taka, myślę, bardzo dobrze wymyślona i rzeczywiście i on gra rolę tego adwokata, który bez przerwy jest przywiązany do komórki i do telefonu komórkowego, więc no to, co on robi w tej roli, to piekielnie trudne. No gadać z bohaterem, którego nie widać, tak? Masz tylko jedną stronę. Ja mam 3 telefony do odebrania na tym, od matki na scenie i mam z tym duży kłopot, a on bez przerwy ma 2 światy, jeden ma w słuchawce, drugi tu i te dwa światy, one muszą być ze sobą w harmonii, jeszcze musi przekazać to, co tam w telefonie z drugiej strony. No to jest naprawdę bardzo ciężkie, także każdy niesie swój krzyż tutaj na scenie. Każdemu jest ciężko, ale w sumie jak te 4 instrumenty, każdy inny zagrają ze sobą, no to jest piękny akord. Naprawdę. I tak jak powiedziałem kolegom, po raz pierwszy w życiu mi się zdarza, że przychodzę do teatru i tak się cieszę, że o, ciekawe jak dzisiaj będzie, wiesz, taki ten mam. Bo kiedyś jak byłem młodym chlopakiem, dużo grałem w teatrze, to miałem takie, o Jezu, żeby to już minęło, że półtorej godziny już do domu, już sobie tam usiąść, tego, telewizję pooglądać, nic nie myśleć. A tu nie, tutaj mam taki dreszczyk, jestem dużo wcześniej, zawsze w teatrze i cieszę się na to, że zaraz ruszy, światło się zmieni, ruszy muzyka i wejdziemy na scenę i będziemy grać. Dziękuję. Dzięki.